Ewa Swoboda na torze piątym w walce o punkty dla reprezentacji polskiej podczas drużynowych Mistrzostw Europy w Bydgoszczy. Set. I teraz była dobra reakcja. Idzie i niesie ją fantastycznie. Ewa już na czele. Musi dociągnąć to zwycięstwo do końca. Jeszcze troszkę. Nie będzie tak łatwo. Francuska chyba za i. Chyba francuska. Biało w twarz 2,5 metra na sekundę. Zupełnie inne warunki wieczne. I chyba pierwsza francuska albo brytyjka. Francuska. Karol Zai, ta, która wygrała 2 lata temu, wygrywa i tutaj. Na drugim miejscu chyba Daryl Neita, 11:33, czyli Ewa Swoboda trzecia, 11 sekund i 35 setnych. Wyniki słabsze niż wczoraj, no ale wczoraj miało w plecy prawie metr na sekundę, a dzisiaj w twarz 2,5 metra na sekundę, stąd słabsze wyniki. Start rewelacyjny w porównaniu z tym, co widzieliśmy wczoraj. Ewa wyszła z bloków naprawdę dobrze i do tego 60, 70 metra wszystko było tak, jakbyśmy chcieli, żeby było. Ale myślę, że ten wiatr, ten podmuch jednak spowodował, że Ewa musiała się przebić przez tą ścianę. No oczywiście wszystkim paniom równo wiało, ale nie jest to też tak do końca. Są zawodniczki, które biegają inaczej, są silniejsze. Inny krok biegowy, inna technika biegania, więc każdemu nierówno ten wiatr przeszkadza. Szkoda, bo wydawało się, że można tutaj byłoby walczyć pierwsze miejsce.